Witam cię bardzo serdecznie. Jak troszczyć się o faceta? W jaki sposób okazywać troskę mężczyźnie? No właśnie, to nie jest łatwe pytanie, wbrew pozorom. Witam cię bardzo serdecznie, nazywam się Grzegorz Korda, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci i ponad 10 lat temu poznałem sekret zrozumienia kobiet i od tego czasu dzielę się tym sekretem na wykładach, na seminariach, podczas książek i teraz podczas live'ów. W jaki sposób więc troszczyć się o mężczyznę? No właśnie, przejdźmy może od drugiej strony. W jaki sposób kobieta troszczy się o mężczyznę? Dla nas to jest ciężko zrozumieć tą troskę, dlatego że my troszeczkę mamy inaczej poukładane w głowie. O co w tym wszystkim chodzi? Kiedy dla kobiety troska jest czymś naturalnym. I teraz, gdy ja staram się wytłumaczyć mężczyznom w taki prosty sposób, w jaki sposób mogą... Inaczej, kiedy pytam mężczyzn, panowie, czy troszczycie się o swoje kobiety, to... Wszyscy mężczyźni podnoszą rękę, tak, troszczymy się o kobietę. A kiedy pytam się, no dobra, a co robicie? W jaki sposób się troszczycie? I potem jest ten taki syndrom gwizdania do buta. Nie wiem, o co chodzi, jak jamnik. W drugą stronę pyszczek i nie wie, o co chodzi. Potem mówią, chodzę do roboty, w taki sposób się troszczę, robię, zarabiam, jestem. To jest troszczenie. Natomiast to jest troszeczkę inaczej w tym kobiecym świecie. To, co zrozumiałem i to, co staram się powiedzieć mężczyznom, żeby zrozumieli, jak troszczyć się o kobietę. W ogóle dziewczyny, napiszcie w komentarzach, czy mężczyźni troszczą się o was, czy okazują wam tą troskę. Tak? Co to dla was znaczy? I kiedy tłumaczę mężczyznom, w jaki sposób troszczyć się o kobietę, daję taki przykład. Jeśli kobieta na przykład zmywa gary, albo sprząta, albo prasuje. Weźmy takie proste rzeczy. Oczywiście powiedziała, to kobieta nie jest od tego, ale załóżmy, że coś takiego robi. Muszę to jakoś wytłumaczyć. To kiedy mężczyzna podejdzie do niej i powie, kochanie, usiądź sobie, odpocznij, ja to pozmywam. Albo, kochanie, odpocznij się, ja tą podłogę ogarnę do końca. Ty już i tak dużo robisz. Czy to jest oznaka troski? No tak kobiety mówią. Napiszcie w komentarzach, czy to jest oznaka troski. Więc my tego potrzebujemy. Ale czy faceci to robią? Nie, oni tego nie robią. A dlaczego? Jak myślicie, dlaczego faceci nie okazują w ten sposób troski kobiecie? Dlatego, że my faceci mamy inaczej. My mężczyźni mamy inaczej. My tego nie robimy z jednego prostego powodu. Z miłości. Dlatego, że was kochamy. Dlatego, że jesteście dla nas najważniejsze. No wiem, ja już słyszę te, jak to? Dlatego, że was kochamy. Nie dlatego, że jesteśmy leniami patentowymi, dlatego, że was kochamy. Dlatego, że w naszym męskim świecie to wygląda zupełnie inaczej. Bo kiedy mężczyzna, jeden coś robi, to drugi, jeżeli przyjdzie do niego i powie, słuchaj, wiesz co, to ja, jeden tam rozkręca silnik, mówi, wiesz co, Stefan, to zostaw to, ja to ogarnę, zostaw, ty sobie odpocznij. To jest obraza. My sobie tego nie robimy. To jest świństwo. Żaden facet drugiemu facetowi tego nie zrobi. Drugi przyjdzie, jeśli ten pierwszy go poprosi. Ale tak? Nie. Szacunek? Znasz się na tym. Dlaczego tak jest? Dlatego, że facet określa swoje męstwo przez kompetencje, przez określenie swoich kompetencji. Jeżeli ty, jeden facet do drugiego mówi, daj ja to się tym zajmę, to ja mu podważam jego kompetencje. Jakby, przepraszam, obcinał mnie. My nie chcemy tego, my takiej świństwo nie robimy. Więc ja, patrząc na ciebie, myślę sobie, normalny człowiek. Głowa jest, ręce są, nogi są, znaczy człowiek. Wzorem normalności dla mnie jestem ja sam facet, więc myślę sobie, jak normalny człowiek robi jedną rzecz, to ja mu się nie wtryniam w kompetencje. Mówię, okej, zmywasz, to zmywaj, odkurzasz, to odkurzaj. Szacunek, ja nie wchodzę ci w kompetencje. Więc my tego nie robimy. Nie robimy tego z miłości, dlatego że cię kochamy, dlatego że cię szanujemy, dlatego że jesteś dla nas najważniejsza na świecie. Więc czy facet potrzebuje troski? Nie, my nie potrzebujemy troski. Nas to wkurza, nas to irytuje. My nie potrzebujemy, żeby ktoś o nas się troszczył. My potrzebujemy zupełnie czegoś innego. My potrzebujemy tego, żeby faceta, tak jak było w pierwszym, tak jak było w tym obrazku, tak, faceta trzeba tulić, chwalić, dbać o niego. No tak, raz na jakiś czas złapać za pysk i rąbnąć o podłogę, żeby docenić twoją troskę.
To jest prawda, to jest prawda. My często zapominamy tak naprawdę, jak wiele dla nas robicie, bo uznajemy to za coś normalnego, więc warto czasami nam wstrząsnąć. Ale to, czego facet potrzebuje, to potrzebuje zaufania, potrzebuje pochwały, potrzebuje tego, żeby kobieta cieszyła się, gdy on robi, gdyby stawiała mu wyzwania, żeby wierzyła w niego. Tego my potrzebujemy najmocniej na świecie, nie troski. My potrzebujemy zaufania zamiast troski. My potrzebujemy tego, że kochanie, zrobisz najlepiej na świecie, a nie żebyś mu przeszkadzała, tak? Czyli on zaczyna coś robić, mówi, dobrze, ja to lepiej zrobię od ciebie, zostaw to, znowu chrzanisz coś, nienawidzimy tego, to jest okropne, to jest wstrętne, zostaw to. Pozwól nam popełnić błędy, pochwal, no, jak zrobimy. My tego potrzebujemy, my potrzebujemy zaufania, nie potrzebujemy troski, to wy potrzebujecie troski, to ty, kobieta, potrzebujesz troski, a nie my. Więc robiąc długiej historii krótką, konkludując tą naszą historię, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Mężczyzna nie potrzebuje troski, to kobieta potrzebuje troski. My potrzebujemy zaufania, akceptacji, miłości. My potrzebujemy tego, żeby nasza kobieta była zadowolona. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. Zapraszam cię do tego, żebyś udostępniła ten film może na swojej stronie, może na swojej stronie facebookowej, może poleciła komuś ze znajomych. Im więcej o tym będzie osób wiedziało, tym ta wiedza fajnie się rozejdzie. Jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, zasubskrybuj. Jeżeli nie, wejdź na moją stronę na YouTube, zasubskrybuj kanał. Tam będzie więcej innych materiałów, które z pewnością cię zainteresują. Dziękuję ci bardzo, że jesteś. Życzę pięknego dnia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.